Siemanko, hokejowi kibice, meldujemy się z Krynicy, bo dziś pierwszy dzień Pucharu Polski, mecz GKS Katowice kontra JKH JKH Jastrzębie. I Tomku, krótko może o dzisiejszych meczach. No jest to powtórka zeszłorocznego półfinału, zresztą tak samo jak jutrzejszy mecz. W zeszłym roku było 4-3 dla Gieksy, rzutem na taśmę wygrana ta seria. W tym roku, w tym sezonie, ostatni mecz na konto Jastrzębia. Ja myślę, że ten mecz dzisiejszy, choć zdecydowaną faworytem na papierze wydaje się Gieksa, no to mecz sam będzie na styku, no i na dużo emocji. No wiadomo, Jastrzębie, twarda gra, nigdy nie odpuszczają. Z nami zawodnik KTH Krynica, także zostańcie z nami, bo pokażemy jeszcze, jak to w środku wygląda, a z zewnątrz myślę, że lodowisko całkiem zacnie się prezentuje. Tak jest, bardzo ładnie, nie miałem okazji jeszcze tutaj być, bo hokej ekstraligowy niestety w Krynicy już od dawna go nie ma po prostu, a z zewnątrz naprawdę no, robi lodowisko wrażenie. Także zostańcie z nami i zapraszamy na dalszą część materiału. Dzięki. Chłopaki ostatnio w odcinku zastanawiali się, na kogo w bramce postawili Robert Kalaber. No jest to Maciej Miarka. Także jako Blackowicz dzisiaj jako drugi bramkarz Miarka zaczyna. Zobaczymy, jak ta decyzja, jakie będzie miała konsekwencje. Przed nami pierwsza decyzja. Jesteśmy po pierwszej tercji, w zasadzie do praktycznie samego końca. Publiczność musiała czekać na pierwszą bramkę około 19 minuty 30 sekundy, o ile dobrze kojarzę. Ben, Sokaj, Tomku, troszkę więcej o meczu, bo chyba jest bardzo ciekawy z tego, co mi się wydaje. Jest bardzo ciekawy, aczkolwiek na razie takie hokejowe szachy mieliśmy w tej pierwszej tercji. Niewiele się działo, przynajmniej tak to wyglądało z perspektywy tafli. Dobrze, że ta bramka padła, mecz nam się troszkę otworzy na trybunach. Póki co też bardzo ciekawie, bardzo dużo osób postronnych, dużo kibiców Gieksy, bardzo są głośni. No myślę, że czekają na ten hokej tutaj na wysokim poziomie. Kibice w Krynicy to widać. Mam nadzieję, że zawodnicy jednej i drugiej drużyny oraz jutro im taki hokej dostarczą. Tak, zdecydowanie mecz też twardy, trzeba powiedzieć, choć jak na razie tylko jedna
kara dla Jakuba Wanackiego, o ile dobrze kojarzę, tak, Jakuba Wanackiego. No i co, czekamy, jak się to zakończy, bo na pewno JKH będzie chciało odpowiedzieć. Na 3 minut po trzeciej tercji potrzebowali hokeiści Jastrzębia, aby wyrównać pierwszą bramkę na 1-1. Zdobywa Dominik Paś. Druga minuta i 36 sekunda. Przed nami jeszcze prawie cała tercja. Tego wynik się otwiera i zaczyna być bardzo ciekawie, bo ktoś ten mecz wygrać musi. Minut czasu regulaminowego to trochę za mało, żeby poznać pierwszego z finalistów Pucharu Polski. Zatem czekamy dalej. Tomku, trzecia tercja, jakieś podsumowanie szybkie? No nareszcie się to Jastrzębie obudziło w tej trzeciej tercji. Zdołali wyrównać, potem no mieli swoje szanse na zwycięstwo. No bo pierwsze dwie pod kontrolą Wieksy. Dogrywka 3-3, tylko 5 minut, a potem rzuty karne. No wszystko teraz się może zdarzyć. Także widzowie sportowego wieczoru muszą jeszcze poczekać na ten swój ulubiony program, bo zostajemy na hokeju na TVP Sport. Także zostańcie i zobaczcie, kto dziś wygra. Harkov, number 9, 15.